Cześć, z tej strony GUFIS 1999 i witam Was już w kolejnym odcinku z serii Moja opinia seriali animowanych zagranicznych. No dobrze. Jak wiadomo jest to ostatni. Dobrze ostatni odcinek mojej opinii seriali animowanych zagranicznych przed listopadem bo jak wiadomo no jeśli się uda bo muszę obejrzeć e, cze, zacząć, muszę częściej oglądać no Eda Eda i Ediego inspektora gadgeta Blue i, We, i Webskiego Harego ale Eda Eda i Ediego niedawno zacząłem często oglądać i mi się spodobał tak więc spróbuję więc może jutro zacznę Prawdopodobnie łebskiego, chorego inspektora gadżeta i Blue Obejrze. Te trzy kreskówki. Dwa produkowane przez Dick Entertainment ja, i ostatnia australijska produkcja. No dobrze. Natomiast od września, od końca września do początku listopada, będę poprawiał e, niektóre odcinki. No dobrze. Które przerabiałem w pierwszym sezonie mojej opinii z seriali animowanych zagranicznych. O, a na koniec listopada recenzuje też Tomka od nowa na przykład. I Krecika. Tak więc. No, przepraszam, że mówiłem było przedłużenie. No dobrze. Dzisiaj będziemy recenzowali kolejną kreskówkę. Też. Tym razem z Wielkiej Brytanii, a jest to kreskówka Postman Pet w Polsce Listono Szpat. W drugim sezonie nazwana Postman Pet and jest Black and White Cat w Polsce Listono Szpat i jego kot. To brytyjski serial animowany produkowany w latach 1981-2017, opowiadający o przygodach. Pata listonosza z czyjnego miasteczka Greendale, w Polsce Zielona Dolina, w hibernacie Yorkshire. Kreskówkę stworzył Ivor Wood, a kreskówka była produkowana przez Woodland Animations i Entertainment Rights i Classic Media. No dobrze, dla stacji BBC Kreskówka. Jak wiadomo, no, jest to pierwsza udana zagraniczna produkcja od 2 do 6 lat i najbardziej znana. No dobrze, serial animowany bardzo mi się podobał, mimo że mało go oglądałem. Moim zdaniem, podobnie jak w Strażakuszami i Bobby Budowniczym, które są też podobne. Do tego serialu opowiada o przygodach człowieka, który ma jakiś zawód. W tym przypadku jest listonosz. No dobrze. I no dobrze, i to bardzo. I lubię ten pomysł. No bo już omawiałem Strażaka Sama i Boba Budowniczego. No dobrze. No, serial ten no, ma dobry humor. Jak na kreskówkę od 2 do 6 lat. Jeszcze na plus, jeszcze nawet animacja płynna animacja. No, jak wiadomo, pomimo że większość wolą sezon pierwszy i drugi, to ja bardziej wolę sezony produkowane w latach 2003-2007, bo są o wiele lepsze od tamtych dwóch. Pomimo, że zaczęły niewielki spadek, to dla mnie było, były najlepszymi sezonami. Pierwszy i drugi no, nie były aż takie dobre, ale nie były aż takie złe. No dobrze, no dobrze, no animacja jest dobra. W pierwszym i drugim no, nie była aż taka dobra. Była trochę wradliwa, jak w pierwszych czterech sezonach Strażaka Sama. No tutaj postacie nie ruszały ustami, kiedy mówiły kwestie. Na szczęście poprawiła się w trzecim sezonie. Przyjemna muzyka, zwłaszcza w sezonach produkowanych w latach 2003, 2006, 2007. W sezonach od 1 do 2 też była. Przyjemna, ale nie aż tak jak. No dobrze. Była tak samo przyjemna jak w tamtych. No dobrze. Piosenka z... przewodnia. No, inaczej piosenka szczołówki, lub piosenka z intra. No, i... Albo piosenka tytułowa. Ja będę mówił, piosenka szczołówki była także bardzo chwytliwa. W wersji. Jak wiadomo, nie będę mówił o kontynuacji tego serialu. Po prostu, bo nigdy nie oglądałem no, sezonów Tistono Szapata od 2008-2017. Oglądałem tylko te z lat, głównie 2003-2007, ale też i trochę pierwsze dwa sezony. No dobrze. Serial ten, no, jak wiadomo, był chyba pierwszym udanym brytyjskim serialem animowanym, który również zapadł w pamięć. Pojawił się w tym samym... O! Serial animowany pojawił się w tym samym roku co Smurfy oraz Dr. Jan i Muszkieterowie. O! Dr. Jan i to inna książka, którą, którą, którego omałowienie będzie temat na zupełnie inny odcinek. I ta hiszpańska produkcja. No dobrze. No serial animowany bardzo mi się podobał. No dobrze, tak więc wolę wersję TVP1. Z Jezem Kramarczykiem. Który podobnie jak w Strażaku Samie wyszedł również znakomicie. Podkładając wszystkich głosy postaci. No, aktor to też dobre. No angielskie jak i... Z wielu krajów, w tym też polskie. No dobrze. Co o tej kreskówce powiedzieć? Kreskówka prezentuje się na wysokim poziomie i bardzo mi się podobała. No ale głównie oglądałem sezony od 2003-2007, które no, dały temu serialowi niewielki spadek. Ale dla mnie były o wiele lepsze niż pierwsze dwa. O, ale muzyka była jeszcze lepsza niż z pierwszych dwóch sezonów. A teraz zegnam się z Wami. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, zostawcie łapki w górę. Do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć.